Mieszać czy nie mieszać? Oto jest pytanie. Dzień dobry, cześć. Tomasz Białas, BAS Polska. Znajdujemy się w Centrum Kompetencji BAS w Rychnowie, gdzie akurat dzisiaj wykonujemy pierwszy zabieg nawożenia azotowego w naszych uprawach. Początek sezonu, wielu rolników rozpoczęło już pracę w polu, nawożenie azotowe i inne prace. Jest to dobry moment, żeby przypomnieć sobie temat bardzo ważny, który niesie za sobą wiele korzyści, jakim jest tworzenie mieszanin zbiornikowych. Tworzenie mieszanin zbiornikowych niesie za sobą wiele korzyści. Przede wszystkim oszczędność naszych pieniędzy, także lepsze wykorzystanie środków ochrony roślin i oczywiście oszczędność to, co najcenniejsze, czyli naszego czasu. Jest to temat, który rodzi za sobą wiele pytań, ale jest przez Was jako profesjonalistów bardzo dobrze znany. Mimo wszystko teraz, na początku sezonu, jest dobry czas, żeby sobie o tych zasadach przypomnieć. Jeśli pozwala na to czas i warunki, warto sobie sprawdzić, czy wszystkie środki ochrony roślin, które chcemy wykorzystać na naszej uprawie, razem w mieszaninie z różnymi nawozami czy adiuwantami, nie tworzą jakichś sklejeń czy rozwarstwienia się substancji. Dlatego warto wypróbować sobie taką kombinację z mniejszą ilością wody, na przykład w wiaderku czy jakimś pojemniku. Wielu z Was jako praktyków doskonale wie, jak tworzyć mieszaniny zbiornikowe z własnej praktyki rolniczej. Ale jeśli byśmy chcieli się posłużyć taką metodą podręcznikową, to trzeba pamiętać o kilku zasadach. Pierwszą zasadą jest napełnienie opryskiwacza do połowy objętości, jaką chcemy po prostu zastosować sobie na polu. W następnej kolejności dodajemy, w zależności od zwolenników lub przeciwników, antyspieniacze oraz regulatory pH. W dalszej kolejności różnego rodzaju proszki, formulacje WG, WP. Następnie środki ochrony roślin, posługując się taką metodą zero, czyli zawiesiny, emulsje, roztwory oraz formulacje OD. W następnej kolejności adiuwanty oraz nawozy dolistne. I pozostaje napełnić opryskiwacz do pełnej objętości i można powiedzieć, mamy mieszaninę zbiornikową gotową. Oczywiście przed przystąpieniem do zabiegu, oprócz ważnej sprawy, jaką jest przede wszystkim lustracja plantacji, warto zapoznać się z kartą charakterystyki i etykietą, tak aby nie popełniać błędów, oraz należy pamiętać o tym, że tworzenie skomplikowanych mieszanin zbiornikowych opartych o bardzo różne i skomplikowane środki ochrony roślin czy nawozy dolistne jest podejmowane na własne ryzyko. Jeśli zależy Ci na takich cennych materiałach, zasubskrybuj nasz kanał oraz obserwuj nasze media społecznościowe.